Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Dzień dobry, za chwilę będzie konferencja nowego szkoleniowca Lecha Poznań, Jona van der Broma, a razem ze mną w studiu, w takim naszym konferencyjnym duecie, Mateusz Rokuszewski. My tutaj odpowiadamy w ostatnim czasie za wszystkie konferencje, czy to reprezentacyjne, czy Wisły Kraków, czy też dzisiaj Lecha Poznań. Dzień dobry. Jon van den Broma. Miejmy tylko nadzieję, że będzie krócej, ale konkretniej niż w przypadku Wisły Oj, Kraków. Tak, tam się wymęczyliśmy samym słuchaniem, to nie była łatwa konferencja. Jon van den Brom, tak podobnie. Podobno czyta się gdzieś jego imię i nazwisko, chociaż gdzieś tam też słyszałem, że niektórzy mówią na niego Sion, a nie Jon, ale my chyba nie będziemy sobie łamać języków i po prostu będzie dla nas Jonem. No tak, myślę, że to jest z tych wszystkich mniej istotnych kwestii jakaś sprawa, którą dość szybko możemy ustalić, jak to wygląda, ale no na końcu ważne, żebyśmy mówili nazwisko tego trenera, czy imię tego trenera często i żebyśmy mówili o, żebyśmy wspominali to imię tylko w dobrych kontekstach, bo na pewno jest to bardzo ciekawy ruch w takim kontekście, że no dawno nie mieliśmy trenera w Ekstraklasie, który byłby aż tak utytułowany i miałby aż tak ciekawe CV. No mamy na przykład taką planszę z sukcesami van den Broma i musimy powiedzieć, że tutaj oczywiście mówimy o trofeach, mówimy o mistrzostwach, natomiast na samym końcu mówimy przede wszystkim o tym, na czym najbardziej zależało Lechowi Poznań, czyli na doświadczeniu w europejskich pucharach. Faza grupowa Ligi Mistrzów dwukrotnie z Anderlechtem, dwa razy faza grupowa Ligi Europy z AZ Alkmaar, a także dodatkowo jeszcze jednokrotnie był w fazie grupowej Ligi Europy razem z zespołem Genk. Tak, raz udało się nawet wyjść z grupy, tam potem był taki dwumecz z Lyonem bodajże, który bardzo wysoko został przegrany przez drużynę nowego trenera Lecha Poznań. To nie jest tak, że to jest jakaś kariera, jeśli chodzi o europejskie puchary, gdzie to jest wszystko usłane różami i kroczył po czerwonym dywanie, szkoleniowiec, no, który dzisiaj zostanie zaprezentowany w barwach kolejorza. On też miał wpadki w tych europejskich pucharach, bo bodajże z Utrechtem miał taki dwumecz, którym chyba nawet zaczynał pracę z rińskim Mostarem. I też i z Kairatem Aumaty też. Tak, z Kairatem to już chyba w barwach AZ. Tak. I też się nie udało awansować, ale całościowo wydaje mi się, że wygląda to dość pozytywnie. Nawet ta ostatnia przygoda w Arabii Saudyjskiej, bo z jednej strony Jon van den Brom pojechał tam, żeby zrobić pieniądze, bo głównie po to się jeździ, jeśli jest się takim trenerem, który ma w miarę uznaną markę, czy to w Holandii, czy to w Belgii, ale zwróćcie uwagę na to, że on zaczął pracę kilka dni przed startem fazy grupowej Azjatyckiej Ligi Mistrzów. W zasadzie został zatrudniony głównie po to, bo on tam poza tą azjatycką fazą, poza fazą grupową Azjatyckiej Ligi Mistrzów, która jest rozgrywana trochę inaczej niż w Europie, tam to wszystko jest mocniej ściśnięte, poprowadził zespół tylko w jednym meczu ligowym i wszedł do akcji z marszu. Pierwszy mecz udało się wygrać, co może być jakimś dobrym prognostykiem. Ostatecznie zajął z Ale Tawą, chyba tak się czyta, drugie miejsce w tej grupie. Przy czym no to też specyfika, bo tam jest po prostu tych grup więcej i jest tworzona klasyfikacja drużyn z drugich miejsc później. I to drugie miejsce ostatecznie nie dało awansu dalej i też ta jego przygoda w Arabii Saudyjskiej się szybko zakończyła, ale no powiedzmy, że ma już takie przetarcie związane z tym, że trzeba wejść i nie mając dużo czasu przygotować zespół do ważnych meczów, bo no tutaj ten czas jest nieubłagany i już nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że już szukam wymówki w razie ewentualnej porażki z Karabachem, ale no to jest 16 dni. Dzisiaj zostanie zaprezentowany 5 lipca, czyli nawet 15 dni. 5 lipca już Legra, bardzo ważny pierwszy mecz u siebie. Później trzeba będzie jechać na spotkanie wyjazdowe do drużyny, która jest mocna i która co roku gra w jakiejś fazie grupowej europejskich pucharów. Nie oznacza to, że nie będzie do pokonania, nie oznacza to, że nie wiem, czy Lech będzie faworytem, czy nie, ale tutaj to zadanie jest ekstremalnie trudne, nawet
nie musimy szukać jakoś daleko przykładów, no bo ten przykład Legii Warszawa i Czesława Michniewicza, który też wchodzi, chyba poprowadził zespół jeszcze w meczu wcześniej. Z Dritą, tak, później mecz z Karabachem, jeden mecz u siebie i tutaj nie udało się awansować i ta drużyna pokazała jakość, także mam nadzieję, że nawet w przypadku jakiegoś niepowodzenia tutaj będzie jakaś taka spora cierpliwość i zrozumienie. 262 spotkania rozegrane jako trener w Eredivisie, do tego 114 spotkań w lidze belgijskiej. To też jakby pokazuje, no, że mamy do czynienia ze szkoleniowcem na naprawdę sporym poziomie, patrząc na samo CV, jeżeli chodzi o Jona van der Broma. Natomiast z drugiej strony patrzymy na takiego Adriana Gule, który przychodził również z bardzo dobrym CV, z doświadczeniem w europejskich pucharach i w Wiśle Kraków kompletnie sobie nie poradził. Także ja też tutaj oczywiście musimy dyskutować w jakiś sposób na temat tego szkoleniowca, musimy przedstawić jego sylwetkę, wady, zalety. Natomiast na samym końcu no musimy gdzieś być cierpliwi, musimy poczekać z jakimiś osądami, bo nie tacy szkoleniowcy w tej lidze sobie nie radzili. Tak, tutaj dwie takie sprawy, które mi się podobają i wydaje mi się, że przemawiają na korzyść van der Broma, to jest po pierwsze to, że z tych wszystkich przekazów, które mamy z wypowiedzi ekspertów, z ludzi, którzy śledzili jego pracę wcześniej, wydaje się, że on będzie bardziej kontynuował pracę Macieja Skorży, niż tutaj wywracał to do góry nogami i tworzył coś od podstaw, bo wydaje mi się, że w wielu punktach te wizje obu trenerów są zbieżne. Wiadomo, że to nie będzie tak, że wskoczy i zastąpi go do 1:1, bo nawet zmienił się sam sztab, tak? Odszedł Rafał Janas, odszedł Wojciech Makowski, przyszedł ze swoim asystentem, też z dość znanym piłkarzem. No nawet tutaj widzimy na planży z Lanzatem nowy szkoleniowiec, ale nawet jeśli chodzi o sam styl gry, no to jest dość zbieżne, bo wydaje mi się, że to są różne wariacje na bazie systemu 4-2-3-1. Czasami to jest 4-3-3, czasami coś innego, ale tutaj dużo rzeczy się zdarza. A druga sprawa to postać Tomasza Rząsy, który zna i lubi ten rynek, powiedziałbym, krajów Beneluxu, bo nawet jak tam pomagał w Krakowie, no to też ściągał piłkarzy właśnie z tych rejonów. I tutaj ta współpraca może wyglądać całkiem nieźle. Jeszcze trzecią rzecz bym wymienił, bo to jest też trener, który gdzieś wywodzi się ze szkolenia młodzieży. Nawet był w Ajaxie i w Witezie też się zajmował młodzieżą. I tam pracował. To wydaje mi się, że jest tutaj wszystko dość zbieżne z polityką, czy też z całą filozofią Lecha Poznań. Na koniec to wszystko zweryfikują wyniki. Jak nie będzie wyników, no to wiadomo, że nikt nie będzie o tym pamiętał, ale ta sytuacja wyjściowa wydaje mi się, że nie jest zła. Tu mówiłeś o sztabie szkoleniowym, o ewentualnych zmianach. Tak naprawdę też nie możemy powiedzieć, że ten sztab szkoleniowy był wywrócony do góry nogami, bo odejścia Rafała Janasa raczej się spodziewaliśmy, bo to jest zaufany człowiek Macieja Skorży i on nigdy nie będzie pracował pewnie jako asystent w roli asystenta innego szkoleniowca niż Maciej Skorża. Ściągnął sobie w jego miejsce tego swojego asystenta Lanzata, natomiast musimy też powiedzieć, że on jest jednak szkoleniowcem, który jeżeli gdzieś idzie pracować, to bierze ze sobą tylko jednego asystenta. Nigdzie nie brał całego sztabu szkoleniowego, nie układał tego pod siebie, tylko też brał pod uwagę zdanie ludzi, którzy w tym klubie dłużej pracowali. Do tego, jeżeli gdzieś mamy jeszcze tutaj zmiany, to na poziomie analityków teraz za analizę będą odpowiadali trenerzy Brański, a także Wędzonka, ale generalnie pamiętamy też, jak doceniany i przez Macieja Skorszy, i przez klub był ten sztab szkoleniowy, więc tutaj myślę, że no dużo powinno być dialogu między tymi szkoleniowcami. No generalnie to jest bardzo, bardzo mocny sztab i nawet już w przypadku Macieja Skorży to była taka spora różnica w porównaniu z pierwszą kadencją tego trenera w Lechu Poznań, że on tam chciał bardziej otaczać się swoimi ludźmi, chociażby trenerem przygotowania fizycznego, choć w Lechu mieli już trenera przygotowania fizycznego, który pracował tam bardzo długo, teraz pracuje bodajże w Widzewie, mówię tutaj o Andrzeju Kasprzaku, no to ściągał sam swojego człowieka, Paulo Terciotiego, i to było jedną z przyczyn konfliktu później, teraz bardziej zaufał klubowi i wydaje mi się, że ten sztab jest bardzo, bardzo mocny, jak na polskie warunki, samo to, że jest trzech asystentów, no to jest całkiem sporo, bo Dariusz Dudka to de facto też kolejny asystent, jest ten Kędziorek, który no też wcześniej nie pracował z Maciejem Skorżą, także no tutaj mam te, ale to jak gdyby samo to, że ten sztab jest mocny, to jest
jeszcze nic nie musi znaczyć. Ważne jest to, że w przypadku Macieja Skorży w ostatnim sezonie ten sztab miał naprawdę dużo do powiedzenia. To było tak, że nie, że jesteście i mi tutaj pomagacie, ale wiadomo, Maciej Skorża podejmował decyzję, ale też dużo odpowiedzialności spoczywało na barkach właśnie tego sztabu. I tutaj zobaczymy, jak trener Van der Brom będzie się potrafił w to wpasować. Biorąc pod uwagę te cechy Van den Broma, to mówimy oczywiście przede wszystkim o tym, dlaczego został zatrudniony. I tutaj rzucają się dwa podstawowe argumenty, o których powiedzieliśmy, a więc praca z młodzieżą, która w Lechu jest bardzo istotna. Praca w europejskich pucharach, bo to będzie już 50. mecz jubileuszowy dla niego rozegrany w europejskich pucharach. Mówię tutaj o tym spotkaniu z Karabachem Agdam. Natomiast jak szukamy jakichś minusów, ja też popisałem do ludzi, którzy troszkę wiedzą o holenderskim futbolu, no to po pierwsze rzuca się w oczy to odejście z Utrechtu i generalnie jego ostatnia przygoda, bo to jednak czy w Genku, czy w Utrechcie, czy też w Arabii Saudyjskiej, to były krótkie takie wojaże. No i gdzieś zaczynają o nim mówić, że rzuca się na każdą pracę, po 2 miesiącach już ma dosyć tego bezrobocia i jak najszybciej chce pracować, 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 a za mało w tym wszystkim stawia na jakość, gdzieś na przemyślenie swoich błędów i tak dalej. No i też musimy zwrócić uwagę na to, że jeżeli mówimy o Utrechcie, to też pisał Kuba Białek na Weszło, no tam jest traktowany jako zdrajca, trochę jak Paulo Sousa, bo 3 dni po meczu ligowym rozwiązał kontrakt, odszedł, chyba w sumie to on się wykupił za 500 tysięcy euro i odszedł do Genku. Tak, na pewno w Holandii pewnym, on chyba ma żal do tych największych holenderskich klubów, że nigdy nie zerknęły poważnie w jego kierunku. Mam tutaj na myśli Ajax, PSV, Feyenoord, tylko on raczej tam został zakwalifikowany. U nas też jest mnóstwo takich trenerów, tutaj każdy może sobie nazwiska dopasować. Został zakwalifikowany jako trener, który nadaje się do średniaka, do jakiejś słabszej drużyny, ewentualnie do ekipy z aspiracjami, ale nie będącą drużyną topową, czyli AZ Alkmaar, a niekoniecznie chcą zerkać w jego kierunku te kluby największe. I tutaj pewnie uznał, że pora podbijać nowe rynki, no bo to się po prostu może nie wydarzyć, że on poprowadzi jeden z tych topowych holenderskich klubów. Nieco inaczej wyglądała jego przygoda w Belgii. Tam rzeczywiście prowadził Anderlecht, zdobył mistrzostwo. Tylko też taki inny aspekt. Wydaje mi się, że to jest to trener też bardzo wyrazisty pod takim względem, że jak coś mu leży na sercu, no to po prostu to powie. To nie jest człowiek, który unika konfliktów, bo jak sobie prześledzimy jego życie, no to często było tak, że potrafił zabrać jakieś jasne stanowisko, no. I wplątać się w jakąś taką historię pozaboiskową. Nawet przepychanki miał z Roberto Martinezem, czyli z selekcjonerem reprezentacji Belgii, bo miał duże pretensje, że nie są powoływani piłkarze, których na co dzień prowadzi przez selekcjonera. Tak, bo oni byli powoływani tylko na listę rezerwową i powiedział, że to takie powołania na alibi przez Roberto Martineza, ale też słyszałem o tym, że to jest szkoleniowiec, który jednak lubi mieć duży wgląd na transfery, na funkcjonowanie klubu i nie jest tylko stricte szkoleniowcem, ale stara się też, nie mówię, że taką rolę będzie pełnił w Lechu, ale będzie na pewno próbował być trochę menadżerem i jednak akceptować wiele takich decyzji, chociażby transferowych. No i to będzie bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że najbliższe tygodnie, bo to okno cały czas trwa, to będzie taki test na dopasowanie trenera i klubu, bo w Lechu jednak funkcjonuje to na zasadzie komitetu transferowego, w którym trener oczywiście uczestniczy, czasami ma, czasami nie ma prawa weta, ale to nie jest tak, że jego głos jest zdecydowanie najważniejszy, tylko jego głos jest jednym z kilku głosów i na takiej zasadzie się to odbywa. Lech, ta sytuacja jest też o tyle niekomfortowa, że Lech nad letnimi transferami już pracował wcześniej i niektórych piłkarzy, którzy albo trafią do Lecha, albo już trafili do Lecha, po prostu nowy trener zastanie i to nie będzie tak, że on się pod tym transferem podpisze i weźmie później pełną odpowiedzialność za danego piłkarza. Zobaczymy, jak na przykład potoczy się sytuacja z Damianem Kądziorem, ale ta polityka transferowa Lecha już jest czymś, co, no, co musiało nabrać kształtu, niezależnie od tego, czy ten trener jest. No to tutaj się rzeczy będzie musiał się dopasować, ale nie wiem, czy spodziewać się nagle zaciągu piłkarzy z Holandii, z Belgii w drużynie kolejorza, bo to z jednej strony jest zagrożenie i o tym zagrożeniu powiedziałeś, z drugiej strony jest też szansa, no bo zawsze ściągasz trenera, który ma bardzo dobre rozeznanie na konkretnym rynku i możemy zakładać, że ściągnie swoich znajomków i będzie na nich stawiał niezależnie od klasy sportowej, ale
widzę tutaj sporą szansę polegającą na tym, że ściągnie dobrze wyszkolonych zawodników, którzy będą pasować do Lecha Poznań i Lech jeszcze dodatkowo na tym skorzysta. Różnie można pod tym względem na przykład oceniać kadencję Nenada Bielicy, no bo on też ściągnął do siebie, do Lecha kilku zawodników, niektórzy wypalili, inni nie, ale to też szansa. No dobrze, to przenosimy się już na konferencję Lecha Poznań. Za chwilę ta konferencja ruszy, a my co? Pewnie o transferach, o tym ostatnim sparingu, o tym, jakie mamy przewidywania przed tym dwumeczem z Karabachem, porozmawiamy sobie już po tej konferencji. Na razie nie mamy chyba jeszcze głosu, na razie tam panowie zasiadają, za chwilę mikrofony zostaną odpalone, a tak jak mówiłem, no my też będziemy chcieli dzisiaj trochę podyskutować o transferach Lecha Poznań, o tych planach na najbliższe zgrupowanie. 33 zawodników za chwilę wyjedzie do Palenicy i na pewno to będzie istotne, żeby też w tym czasie obserwować Lecha Poznań i obserwować pracę tego trenera, bo no, on swojego pomysłu tutaj nie przedstawi. Tutaj jednak musi cały czas to, co mówiłeś, kontynuować pracę Macieja Skorży. Tak, zobaczymy, ile będzie konkretów generalnie z ust trenera, czy to raczej będzie takie przedstawienie się tylko publiczności, czy może już jakieś zajawienie wizji, bo mówiliśmy o tym przykładzie Czesława Michniewicza i tam było o tyle łatwe, że... Dobra, mamy konferencję, okay. To przenosimy się, a za chwilę wracamy tutaj do nas, do studia. 22. Zaczynamy nową historię, nową kartę naszej historii. Dzisiaj konferencja prasowa poświęcona prezentacji nowego trenera Lecha Poznań. Na konferencji prasowej chciałbym bardzo serdecznie powitać dyrektora sportowego Lecha Poznań Tomasza Rząsę, trenera Lecha Poznań Johna van den Broma i tutaj też od razu uwaga do mediów. Taką formę właśnie używamy, bo też widzieliśmy w internecie, że w różny sposób to było odnotowywane. Trener pewnie też będzie mógł o tym powiedzieć, ale John van den Brom to jest ta forma, której będziemy używać. No i z nami jest także pan Jan Trawiński ze Szkoły Języków Obcych Enjoy, który pomoże nam w tłumaczeniu i rozumieniu słów trenera Broma. Na początek poproszę o zabranie głosu pana dyrektora. Dyrektor Tomasz Rząsa, proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję, Macieju. Na początku chciałem jeszcze raz oficjalnie, już na żywo przywitać i przedstawić nowego trenera. John van den Brom podpisał z nami dwuletnią umowę. John, van harte welkom. No, dank je wel. Mooi dat je bent met ons, dus ik hoop dat het goed gaat. Dank je wel. Thank you. Thank you so much. Tak. Po nagłym odejściu Macieja Skorży mieliśmy mało czasu na to, żeby zweryfikować nasze siły, żeby przejrzeć nasze listy potencjalnych kandydatów, trenerów, które skrupulatnie zbieramy przez od dłuższego czasu. No i oczywiście ja, jako ta osoba odpowiedzialna za rekrutację trenera, wraz z klubem, a także z grupą rekrutacyjną ludzi odpowiedzialnych w klubie za sprawy sportowe, przystąpiliśmy do działania. Były to dwa bardzo gorące tygodnie, w których spotkaliśmy się z kilkoma kandydatami, zweryfikowaliśmy listy i na samym końcu zostało nam trzech, czterech poważnych kandydatów, z którymi spotkaliśmy się na żywo, rozmawialiśmy i ostatnie parę dni, no to było już, to były podsumowania i było dojście do konsensusu. I jasnym się stało, że na samym końcu John van den Brom stał się naszym głównym kandydatem. No i szybko doszliśmy do porozumienia i podpisaliśmy naszą umowę. Trener ewidentnie doskonale wpisuje się w strategię naszego klubu. Wyznaje nasze wartości, jest trenerem komunikatywnym, trenerem współpracującym z klubem, trenerem, który we krwi, jako Holender, ma tą ofensywny sposób grania, ma wpojony. Jest trenerem, który próbuje grać, próbuje dominować na boisku, próbuje grać prostopadłymi piłkami, próbuje tworzyć sytuacje, próbuje po prostu grać atrakcyjnie dla kibiców. Takiego coacha szukaliśmy
trenera, który będzie kontynuacją tego, co żeśmy rozpoczęli już za trenera Żurawia, co tak dobrze wprowadził i z sukcesami kontynuował Maciej Skorża. Liczymy również, że nasz trener obecny pójdzie tą samą drogą, a takie są właśnie przesłanki. Trener John van de Brom jest również bardzo doświadczonym trenerem, który wiele przeżył w piłce europejskiej. Wiemy, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Wiemy, jak mało czasu mieliśmy na znalezienie trenera i jak mało czasu mamy do pierwszego meczu eliminacyjnego Champions League. Także liczymy mocno na to doświadczenie trenera w graniu na trzech frontach, na godzeniu obowiązków mistrzostwa, Pucharu Polski i Ligi Europejskiej. Jest to również trener, który to, co jest w DNA Lechu Poznań, czyli DNA Lecha Poznań, czyli wychowywanie, rozwijanie i wprowadzanie młodych wychowanków, adeptów Akademii. Robił to wielokrotnie w szkole Ajaxu, później w następnych klubach również potrafił pracować doskonale z młodzieżą. Także również liczymy tutaj na jego wsparcie. To tak kilka słów i powodów, dlaczego siedzimy tutaj razem, dlaczego nawiązaliśmy współpracę. Dziękuję. Bardzo dziękuję, dyrektorze. Przejdziemy od razu, myślę, do pytań. Mikrofon jest na sali, tylko jedna prośba. Proszę używać mikrofonu, przedstawić się, podać nazwę redakcji. Jesteśmy na antenie Lech TV, a także kilku stacji telewizyjnych i portali, więc dlatego bądźmy tutaj pod tym względem konsekwentni. Dlatego ten mikrofon proszę używać przy pytaniach. Dzień dobry, Dawid Dobrasz, Głos Wielkopolski. Ja mam pierwsze pytanie do pana dyrektora, bo w przekazach medialnych była taka informacja, że nie do końca na początku się dogadaliście z panem van den Bromem, ale już przy drugiej turze rozmów wszystko poszło gładko. Czy to jest prawda, czy od razu gdzieś złapaliście taki kontakt, że to wszystko szło w jednym kierunku do tego, żeby pan van den Brom został trenerem Lecha? Tak, może nie do końca od razu dobrze wyjaśniłem tą naszą ścieżkę wyboru trenera. Mieliśmy kilku kandydatów, z którymi rozmawialiśmy, z którymi żeśmy się spotykali. No i w trakcie tych spotkań i rozmów trener van den Brom zrobił najlepsze wrażenie i na tych naszych spotkaniach poczuliśmy od razu tą chemię i chęć współpracy na tych wszystkich płaszczyznach, które wcześniej wymieniłem. I po tych dwóch, trzech, czterech dniach rozmów z trenerami stało się jasnym, że trener wyszedł jako pierwszy kandydat na to stanowisko. No i później oczywiście kontynuowaliśmy. Wiadomo, że to nie są proste rozmowy. Później są oczywiście kwestie pozasportowe. Trzeba też dojść do porozumienia z agentami. Także, ale wszystko się udało. Kontrakt jest dwuletni z opcją przedłużenia o rok, czy tylko dwuletni? Kontrakt jest dwuletni. Dobrze, to miałbym pytania do trenera. Hello coach. Hello. Zapytam po polsku w takim razie. Czy już pan, jakie jest pana pierwsze wrażenie po wejściu do szatni i czy już pan rozpoznaje zawodników? Czy wie pan, jak wygląda Czerwiński, Murawski, czy jeszcze na to jest za wcześnie? First of all, I would like to say hello to everybody, not only to you, but to everybody. I'm really happy, I'm really satisfied that I'm here for the first day in the training pitch with the guys. We already trained this morning. Of course, I know all the players with name, the right picture and the right name. That will be a little bit difficult, but it took maybe a couple of days for that reason. Also, it's good that we go for a camp in the afternoon. When I get contact with Thomas, it was I think 2 weeks ago, he asked me if I'm interested in Lech, and I said of course. I was available, I was at home, and I have a lot of holiday already, so I was starting I'll be ready for starting work again. And we speak with Zoom. Everybody knows it's Zoom meetings, and with Thomas and the president.
And then it was a little bit easy, so I was thinking, oh my God, I make a wrong impression. But in the weekend, last week, he started again on Sunday, and he told me, okay, John, we have a flight for you tonight. We would like to come over on Monday. I said, okay. 3 hours later, I was in the plane to Poznan, and last Monday, we have a meeting from 9 to 5 with all the members of the board, all the direction, all the people who was involved in the football. And then we start speaking about football, the philosophy of the club, my philosophy. And of course, I watched some games from last year. I have a lot of respect for the coach, Mr. Skorza. Also respect that he made the decision to stop with the club. But I also know the problems of the club, that they have no coach, and the preseason was already start, so we have no time to lose. And before Monday, we didn't speak about anything, only about football. And yeah, the last couple of days, we finish the contract, the details, and from there I start training. And what I said, I'm really happy because the philosophy, and that is very important for the coach when you came in a new club, in a top club, that the philosophy of the club is the same as my philosophy. You know, I'm from Holland, and everybody in Holland likes football, loves football, but I really like the offensive way of football. And when I watch the game, that's the games last year, yeah, Poznan, they will be champion with nice football, with good football, with attacking football, in the playing style of football, also in my vision. So we have a lot of, we complete each other, and from there, I think it's an honor for me to work here in the club with the club was to be the champion. So, and of course, I don't know all the players personally, but what I said, it took always 2-3 days, and then we don't have time. Yeah? In 2 weeks, you know, we have to play, so we have to prepare them in the same philosophy, in the same way of playing football. A long answer. Długa odpowiedź, a zatem postaram się wszystko streścić, może nie w tej samej kolejności, ale najważniejsze punkty. Przede wszystkim chciałem się z Państwem przywitać. Jestem szczęśliwy, że mogę tutaj pracować w Poznaniu. Jest to dla mnie zaszczyt, że jestem trenerem takiego klubu jak Lech. Pierwsze pytanie, od którego wszystko się zaczęło, to było, czy rozpoznaję już wszystkich piłkarzy, czy wiem, kto to jest, Czerwiński, Murawski. A zatem oczywiście, że spojrzałem na fotografie wszystkich piłkarzy i połączyłem ich nazwiska z twarzami, co oczywiście nie znaczy, że znam już ich wszystkich dobrze osobiście, ale nauczyłem się, kto jest kto. Później kwestia tego, czy jak wyglądały rozmowy z klubem. Więc najpierw z prezesem i dyrektorem rozmawiałem na Zoomie i po tych rozmowach nastąpiła taka cisza, przerwa i pomyślałem sobie, o może coś powiedziałem nie tak, albo może nie byli ze mnie zadowoleni, ale potem oddzwonili do mnie, skontaktowali się ze mną i w zeszły poniedziałek spotkałem się w Poznaniu z zarządem, omówiliśmy wszystkie kwestie. Filozofia klubu, to w jaki sposób Lech gra, jest zgodne z moją filozofią i wielki szacunek dla trenera Skorży, który doprowadził klub do mistrzostwa. Również szacunek za jego decyzję o rezygnacji. Wiem o jego problemach. Oglądałem oczywiście wiele meczów Lecha z zeszłego sezonu. Chciałbym, żeby tak jak dotąd Lech prezentował ciekawy dla kibiców ofensywny styl gry i w tym kierunku będziemy zmierzać. Mamy niewiele czasu, jeżeli chodzi o przygotowanie do rozgrywek europejskich, do nowego sezonu. Wybieramy się dzisiaj na
obóz do Opalenicy, gdzie będziemy się przygotowywać. Oczywiście będę chciał poznać dobrze wszystkich piłkarzy. No i chyba, jeśli czegoś zapomniałem z tej pierwszej wypowiedzi, to myślę, że jeszcze trener to dopowie w następnych pytaniach. To jeszcze chciałem tylko dopytać, czy ma pan zamiar się skontaktować z Maciejem Skorżą, czy porozmawiać z byłym trenerem Lecha Poznań? Dziękuję. One more question. Do you intend to get in touch with Mr. Skorża? It's my intention, absolutely. In the next couple of days, if he is available for that. Zamierzam to zrobić w ciągu następnych kilku dni. Jeżeli będzie taka możliwość, to skontaktuję się z trenerem Skorżą. Dzień dobry panie trenerze, witamy w Poznaniu, witamy w zupełnie innej piłkarskiej rzeczywistości niż ta, z którą pan miał prawdopodobnie dotychczas do czynienia. A zmiana między innymi polega na tym, że w okresie, kiedy piłkarze czołowych europejskich klubów przebywają w najlepsze na wakacjach, tutaj trzeba rozgrywać i to już za 2 tygodnie mecz, który może przesądzić o przyszłości, o powodzeniu Lecha w jesiennych zmaganiach pucharowych. Czy pan jest gotowy na takie wyzwanie? Czy pan kiedykolwiek spodziewał się, że przed takim zadaniem przyjdzie panu kiedyś stanąć? Okay, welcome to a new football reality where contrary to what you're familiar with in Western Europe, we have to start the season earlier and in 2 weeks time the match that may be decisive for the whole next season will take place. Are you aware for such a challenge? Are you ready no, to take it? No, I'm never aware for that because I know where I start. It's not the first time that I start with a new club and we have to play in a short way, of short time, an important game like this. We know because of the champion last year, we can play the qualification for the Champions League. I think every player, every coach, every director, I think also you, every journalist would be happy that we can go maybe for the Champions League. So that is the first goal for us to create some space for ourselves to make good result in the games against Karabakh. And I agree it's a short time because only 2 weeks, but in 2 weeks you can do a lot. And the most important thing for me as a coach is the team is already in a good position because only Kaminski is left and for the rest everybody stays. So if you have to bring a lot of new players in, then 2 weeks is not enough. But I think the team knows what they have on each other. And for me as a coach is to continue like that. And of course, every coach has his own things. But for most of all, the team should be normally almost the same as last year. That will be easier. Chciałem powiedzieć, że ta sytuacja nie jest dla mnie zupełnie nowa w tym sensie, że wielokrotnie już byłem w sytuacji, gdzie przychodziłem do nowego klubu i nie było wiele czasu, trzeba było po niewielu dniach rozgrywać ważne mecze, więc tak, jestem na to gotowy, przygotowany na, takie wyzwania. Przede wszystkim chcę zaznaczyć, że fakt, że Lech zdobył Mistrzostwo Polski i może teraz walczyć o grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów, to dla wszystkich wielki przywilej i wielka radość. Cieszymy się z tego my, piłkarze, trenerzy, dyrektor sportowy, przecież również wy, dziennikarze, cieszycie się, że mamy taką szansę, aby zagrać w tych kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Druga rzecz jest taka, że zastałem w Poznaniu właściwie gotowy zespół. Jedynym zawodnikiem, który opuszcza w tej chwili klub jest Kamiński, a poza tym wszyscy zostają, więc może gdyby trzeba było sprowadzać w tej chwili wielu nowych zawodników i tworzyć zespół od podstaw, to byłoby trudne. Ale jeżeli już ten zespół, trzon zespołu jest, to w ciągu 2 tygodni jesteśmy w stanie wiele zrobić i dlatego jestem przygotowany na to wyzwanie i patrzę z optymizmem w przyszłość.
Dawid Zydrowski, Polskie Radio Poznań. Dzień dobry panie trenerze, dzień dobry panie dyrektorze. No właśnie a propos, w piłce najczęściej do zmian trenerów dochodzi w momencie, kiedy jest kryzys i jeden trener zostaje zwolniony, żeby następny przyszedł w jego miejsce. W Lechu jest o tyle sytuacja klarowna, że tutaj o kryzysie nie ma mowy, bo klub przed chwilą zdobył Mistrzostwo Polski. Czy to mocno panu ułatwia zadanie, że nie trzeba wdrażać żadnych planów awaryjnych, naprawczych? Czy często był pan w takiej sytuacji, kiedy przychodził do nowej drużyny i tego kryzysu w zasadzie nie było? To jedno pytanie, to może drugie to za chwilę. To na razie to jedno. To było pytanie do trenera, tak? Okay. Usually it is so in football that a new coach comes in a situation of a crisis. In this case it's different. Yeah. Does it make your job easier in the situation? I hope that it will be easier. No, of course. Normally when you replace a coach, there is crisis in the club because the results are not good or the results are so good that the coach will be go for maybe a better competition, better league, or better club. But now it's a different situation. I told you I have a lot of respect for the coach, for Mr. Scorza, what happens, the decision. But if I look to myself, I think it's good for me to came in a new club in the preseason. When you came in a crisis, you don't have time. You don't have time. You came in the middle of the season and you have to start, and normally 1-2 days later you have to play a game. Even now I have only 2 weeks. It's not that much, but I think it's enough to prepare myself in the Polish league, but also in the qualification for the European league. So yeah, in that way I'm happy that I'm right here now. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie łatwiejsza niż gdybym przychodził do klubu pogrążonego w kryzysie. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Zwykle albo bardzo często, gdy klub jest w kryzysie i trener musi odejść, przychodzi nowy, to się dzieje w środku sezonu i wtedy w ogóle nie ma czasu na podejmowanie wielu kroków. Natomiast w tej chwili chcę jeszcze raz wyrazić mój szacunek dla trenera Skorży za jego osiągnięcia i za jego decyzję. W tej chwili mamy trochę czasu przed rozpoczęciem sezonu i jestem przekonany, że te 2 tygodnie, które zostały do pierwszego ważnego pojedynku, pozwolą wiele jeszcze zrobić, przygotować się właściwie. I oczywiście cały czas pamiętajmy o tym, że to nie tylko rozgrywki europejskie, ale również przygotowanie się do sezonu ligowego. Do tego mamy trochę więcej czasu. To jeszcze dopytam o sztab, bo wiemy, że razem z panem Dany Landzat przyjdzie jako asystent. Czy to jedyna osoba, która będzie jakby przychodzi razem z panem? Wiemy, że część sztabu Macieja Skorży zostaje w Poznaniu. Jak pan chciałby sobie z nimi współpracę ułożyć? Czy już pan rozmawiał z tymi członkami sztabu, którzy tutaj zostaną? Jak to wygląda? Staff. We know that you have one assistant coming with you from the Netherlands. Are the other the ones who work together with Maciej Skorża? Have you already talked with the members of the staff? And how do you envisage your cooperation with the team? Yeah, I bring Danny Landzat. I bring him with me to Lech. He's now in the plane, so he will be arrived in the afternoon in the training camp also. And the rest of the staff is still in the club, because and that was the meeting last week. What I told you, we speak a lot about the staff, but Thomas told me they were very satisfied about the rest of the staff. So then it's enough for me. Good is good. Prosta odpowiedź. Tylko Dani Landzat będzie ze mną, jeżeli chodzi o nowych współpracowników. W tej chwili leci samolotem z Holandii, przybędzie dzisiaj. Jeśli chodzi o resztę współpracowników, to przejmuję członków zespołu trenera Skorży. Rozmawiałem z dyrektorem Rząsą i dowiedziałem się, że ten zespół dobrze funkcjonuje, że sztab szkoleniowy dobrze pracuje, więc przejmuję współpracowników trenera Skorży i uważam, że to co dobre, należy z tego korzystać.
Panie trenerze, dzień dobry, Bartosz Nosal, sportinteria.pl. Chciałem spytać, czy przed kontaktem z Lechem, gdy Lech z panem, do pana się odezwał, zanim pan zaczął research na temat klubu, czy miał pan jakąkolwiek wiedzę, jakiekolwiek skojarzenie związane z Lechem i z Poznaniem? Czy kojarzył pan jakiegoś zawodnika kadry, bo na przykład obserwował go w swoim starym klubie? Czy kojarzył pan mecz Lecha, nie wiem, czy z Utrechtem, czy z Genkiem, czy z Feyenoordem? Albo może pamięta pan taki mecz z 93 roku reprezentacji Holandii, która tu w Poznaniu wywalczyła awans, kilkanaście tysięcy kibiców na trybunach. Czy miał pan jakiekolwiek, cokolwiek w głowie na temat Lecha i Poznania, zanim klub się odezwał? Players from Lech? Do you remember any games that Lech played, for example, against Utrecht or Genk or Feyenoord? Or maybe you remember the game that the Polish national team played against the Netherlands in 1993. What are your memories and associations connected with Poznań and Lech? No, of course. The first thing what I said is, also in Holland, Lech Poznań is a top club. And otherwise, you can be champion. So everybody, especially now, because maybe because I'm here, everybody in Holland knows Lech Poznan. And of course, I ask people about the club, about the club. I was asking the technical director of Genk what was his impression when they play against Lech, and not only about the players, also about the team, about the stadium, and all these kind of things. I speak with Mickey van der Hart. Everybody knows him, the goalkeeper for the last 3 years. I spoke with him during this weekend. So I try to, how you say that, prepare myself to came to this club. And it's... earlier memories before you started thinking about Lech? No. No, against Utrecht, I know they play against Utrecht. I was coached there also. So it's easy. And 93 national team, oh, it was a long time ago. okay. Then I play in the national team in 93, really, in Holland, but not against Polish. No właśnie, Poland, sorry. Zacznijmy od końca, właśnie od roku 1993. Tak, trener grał w tamtym roku w drużynie narodowej reprezentacji Holandii, ale akurat nie przeciwko Polsce. Tak daleko jego wspomnienia nie sięgają, jeżeli pytał pan o tamten mecz Polska-Holandia. Również niewiele tutaj przywołuje, jeżeli chodzi o wspomnienia sprzed tego momentu, kiedy Lech skontaktował się z nim w sprawie pracy w klubie. Oczywiście najważniejsze, i od tego trener zaczął tę odpowiedź, że Lech jest dobrym, uważany jest za dobry klub, jest znanym klubem również w Holandii. No oczywiście, jeżeli się zdobywa mistrzostwo kraju, no to jest się znanym również poza granicami tego kraju. No i oczywiście już po, chociaż to właśnie nie było w pana pytaniu, tego nie było w pana pytaniu, ale już po tym, jak zainteresował się współpracą z Lechem Poznań, trener dowiadywał się wielu różnych rzeczy, rozmawiał z różnymi osobami, na przykład rozmawiał z ludźmi z klubu Genk, z którym Lech parę lat temu spotykał się w kwalifikacjach do rozgrywek europejskich, rozmawiał z Mickiem van den Hartem, którego wszyscy znamy, a zatem pytał również, pytał o różne szczegóły, również o to, jak na przykład wygląda stadion i tak dalej. Także tak, teraz się dowiadywał jak najwięcej, ale z tamtych wcześniejszych czasów wspomnienia no, nie są takie wyraziste. Porządkowa uwaga, tylko jedna, mamy kwadrans jeszcze, ponieważ zespół wyjeżdża na zgrupowanie, trener także będzie podróżował do Opalenicy, więc tak do 13:15, jeśli byśmy się zamknęli, to by było idealnie.
Pytanie w sumie i do pana dyrektora, i do trenera. Czy i jakie konkretne, wymierne cele są postawione przed trenerem? Jasne wprowadzanie młodzieży, ofensywna gra, ale czy była mowa i są takie cele w kontekście zajmowanego miejsca w Ekstraklasie, osiągnięcia fazy w europejskich pucharach? Konkretne pytanie. Particular specific goals that you have set. Of course, you have spoken about the offensive style of play, introducing many young players, but as far as the place in the league, is it the championship or what, and the stage of the European competition that you want to achieve, have you set yourself particular goals? Yes. I know. Tak, oczywiście, no, jesteśmy mistrzem kraju, także zrobimy wszystko, żeby obronić to trofeum. Również znowu, po raz kolejny powalczymy o Puchar Polski. No i jeśli chodzi o przygodę naszą w europejskich pucharach, chcemy, żeby trwało jak najdłużej, żebyśmy jak najlepiej zaprezentowali się naszym kibicom i najwięcej radości dali i wiele emocji, także takie są nasze cele na najbliższy sezon. Wiemy oczywiście, ze spokojem i z dużą pokorą podchodzimy do tego wyzwania, zwłaszcza do tej jesieni, którą, jak sami wy dziennikarze obliczyliście, ile spotkań jeszcze przed nami, w jak krótkim czasie. Także stąpamy twardo po ziemi, wiemy, że to jest wielkie wyzwanie dla nas. Sporo żeśmy się nauczyli po ostatnim, choćby naszych występach w europejskich pucharach. Natomiast tak jak państwo wiecie, tak samo my wiemy, że polskim klubom gra się niezmiernie trudno w europejskich pucharach i łączy to z ligą i z pucharem. Liczymy, że dobrze przygotowaliśmy się do tego sezonu jako klub. I chcielibyśmy, żeby się nam to udało tym razem dobrze połączyć i żebyśmy mogli na samym końcu cieszyć się z wyznaczonych celów. Po prostu o futbolu. Ja chciałbym zapytać o pozycję młodzieżowca, która jest obecna, ten system w polskiej ekstraklasie, gdyż to może być jedno z pańskich największych wyzwań w nadchodzącym sezonie. Klub opuścił Kuba Kamiński, Michał Skóraś, który również rozegrał sporą liczbę minut, zakończył już okres bycia młodzieżowcem. Kadra Lecha nie ma zbyt wielu piłkarzy, młodzieżowców, którzy mają już jakieś ekstraklasowe doświadczenie. Jak pan sobie zamierza z tym poradzić? Which requires clubs to include the under 21 players in the starting lineup. And now that Kuba Kamiński has left the club, and Skóraś, who was another important player in that respect, is not the one belonging to that youth category anymore. How are you going to manage with this problem? This is a very easy question, because everybody knows, even you, that the club has a very good academy. So one of the things where we speak about last week was also to bring young players in the first team. And I'm happy with the rule. I'm happy with the rule because we have good young players. And there will be options for this season. And I know last year Kaminski did a great job. He helped the team to the champion, but also he helped himself with a very good transfer to the Bundesliga. And I'm sure the other ones, they will step up also. And we have a lot of quality young players, and it's only one training I saw this morning. So please give me some time in that also. But what I see is that we have talentful players. So I'm not worried for this rule. Odpowiedź na pytanie jest bardzo prosta. Nie martwię się tym problemem. Jestem zadowolony, że taka zasada dotycząca młodzieżowca istnieje w Ekstraklasie. Dlaczego? Bo przecież Lech ma bardzo dobrą akademię
i w tej akademii jest wiele młodych talentów. Na razie widziałem tylko jeden trening dzisiaj, ale już wiem, że jest wielu młodych, którzy mogą zastąpić i Kubę Kamińskiego, i Skurasia. Kamiński doskonale się spisywał w minionym sezonie. Nie tylko pomógł klubowi wywalczyć tytuł, ale również pomógł sobie osiągnąć dobry transfer do Bundesligi. Jestem przekonany, że wielu z tych młodych chłopaków, którzy z Akademii będą przychodzić do pierwszej drużyny, pójdą w jego ślady. Dajcie mi tylko trochę czasu. Dzisiaj dopiero pierwszy dzień, jeśli chodzi o trening. Poradzimy sobie z tym. Dzień dobry, Marcin Mesołek, Wyborcza. Panie trenerze, chciałem pana zapytać, mówił pan o swojej filozofii futbolu, o ofensywnym graniu w piłkę. Jakim ustawieniem takim bazowym, tym takim preferowanym zamierza pan realizować ten cel? Powiązane z tym pytanie jest takie, czy zamierza pan swój pomysł taktyczny na ten zespół dostosować do tego, jaki, brzydko powiem, materiał ludzki zastanie pan w tej drużynie? I kolejne pytanie, jaka będzie pańska rola przy ewentualnych transferach do zespołu? Czy pan będzie tutaj opiniował nowych zawodników, czy tutaj będzie tutaj nadal główna rola dyrektora sportowego w tej sprawie? Okay, you have spoken about your philosophy of offensive football, etc. But can you tell us something more specific about the kind of systems that you're going to play, the setup, and also will you take into consideration what kind of players you have? Well, at your disposition, perhaps you would like to have very good players, but you have to well, fulfill your philosophy with the players that you have. And yet another question, what will be your role as far as new transfers are concerned, new players? Will that be the job of the sports director, or will you have important say in those decisions? The first question about the system, I think it is an easy question, because the philosophy of me and the philosophy of the club is the same, otherwise I was not here. So the system will be the same as what we played last year. But there's always, especially when you play European football in qualification, that you have to change sometimes, maybe, because of the result. And yeah, the options, we have options to change the system, but it, in the philosophy in the long term, it will be the same as last year. The other question about transfers, of course, we speak about transfers, but yeah, when we do something, you are the first one to know is it what's going to happen, and most of the part is for the technical director with the board. And yeah, now I'm here, it's more easier to speak about maybe new players. But first of all, and I can say it again, I'm very satisfied with the group, what is already here. Jeżeli chodzi o system, powiedziałem, że moja filozofia pokrywa się z filozofią klubu i dlatego ustawienie, które będzie ustawieniem drużyny, będzie takie jak w poprzednim sezonie, bo to będzie odbiciem tego systemu i tej filozofii. Oczywiście w różnych sytuacjach, gdy gramy w europejskich rozgrywkach, trzeba będzie dokonywać zmian w ustawieniu, no ale to jest normalne i z tym też trzeba się liczyć. Jeśli chodzi o transfery i moją rolę tutaj, to no przede wszystkim jest to w tym momencie rola dyrektora sportowego. Jestem zadowolony z tych zawodników, których mam do dyspozycji, więc kwestia transferów w tym momencie nie jest czymś, co tutaj w mojej pracy stoi na pierwszym planie. Dzień dobry, Paweł Jonik, telewizja WTK. Chciałem uzupełnić do drugiego pytania odnośnie transferów, przepraszam bardzo.
No jesteśmy na etapie takim, że mamy oczywiście na pozycję wyskautowanych zawodników, z którymi rozmawiamy z klubami. I oczywiście w ten proces, jak zawsze, zostanie wdrożony trener. Już poznał nazwiska tych potencjalnych kandydatów, którzy mogliby do nas dołączyć. I przychodzi czas weryfikacji ze strony mojej, ze strony trenera, tych ludzi właśnie wyskautowanych przez scouting. Także działamy, jesteśmy gotowi na kolejne ruchy, natomiast oczywiście trener jest dzisiaj pierwszy dzień z nami w klubie, więc dajemy sobie kilka dni, żeby na najważniejsze pytania odnośnie transferów też odpowiedzieć. Raz jeszcze dzień dobry, Paweł Jonik, Telewizja WTK. Hello coach, welcome to Poznań, glad to have you here. Chciałem zapytać, przede wszystkim pociągnąć może jeszcze ten wątek transferowy, czy mimo wszystko, oczywiście jest pan jeszcze przed tą taką dogłębną pewnie analizą składu, będzie pan obserwował wszystko na nadchodzących treningach, ale podpytam może w ten sposób, czy któregoś z takich byłych, zaufanych piłkarzy, których miał pan do dyspozycji w poprzednich klubach, takich tutaj się zwykło mówić o tych żołnierzach danego trenera, czy kogoś by pan widział może, aby pojawił się tutaj w Poznaniu i wzmocnił którąś z pozycji? Dziękuję. Well, you said that you're satisfied with the players that are on the team, but you know, each coach has some particularly trusted players who he knows from other teams he worked at. Is there any particular player that you know that you'd be very happy to see in this club? No. No, because I know, and I told you before, first of all, I'm satisfied with the team, but also it's important for me that Thomas and me and the president and the head of scouting and the people of the academy, the directors, we are also one team. And it's good that we speak about transfers, of course. Every coach, if you can be better in one position, of course, you should do that. But for now, it's not that I said, okay, Thomas, I work with this player and he can be here. No, that's not my way of working. I respect our team, but also the working of the club. Krótka odpowiedź. Nie mam takich piłkarzy, których chciałbym z poprzednich klubów tutaj sprowadzić, tych, których pan określił mianem takich swoich żołnierzy. Przede wszystkim jestem zadowolony z zespołu, jaki zostałem i z szacunkiem podchodzę do tego zespołu, ale również z szacunkiem podchodzę do pracy grupy ludzi, którzy zajmują się transferami, czyli dyrektor sportowy, prezes, szef scoutingu. Wszyscy razem zajmują się tą kwestią i będziemy wspólnie działać w tym kierunku, ale nie będę tutaj sugerować żadnych jakichś swoich faworytów z poprzednich klubów. Dzień dobry, Hubert Michnowicz, Przegląd Sportowy. Pytanie do trenera. Trenerze, czy pan zapoznał się już z harmonogramem obozu w Opalenicy? Czy będzie pan nanosił swoje korekty i czy będzie pan miał wpływ na wybór tego jeszcze jednego rywala, sparring partnera? Do you already know the timetable of the training camp in Opalenica? Would you like to modify this timetable, change anything? Will you have any influence as far as the choice of the one more sparring partner is concerned? Of course, there is a plan. There was a plan. There is a plan. And after the second training today, we will check it with the medical staff, with the performance staff, technical staff. To make the plan for this week, but I think it's normal that I continue the plan what already is. About the friendly game, we are still looking for one date. From my head it was 26. If we can find something, we do it, and otherwise, okay, I only have two games in a training camp, and maybe it's enough also that we can have good training sessions. A zatem tak, dzisiaj po drugim treningu będę rozmawiał ze sztabem i
będziemy ewentualnie analizować, czy dokonamy jakichś zmian, czy zmiany nie będą potrzebne. Jeśli chodzi o sparring partnera, postaramy się znaleźć wspólnie jeszcze jednego sparring partnera na 26. Jak się nie uda, no to nie będzie tragedii, będziemy mieli dwóch i tyle. Jeszcze jedno pytanie do dyrektora sportowego, Tomasza Rząsy. Panie dyrektorze, jaki jest status obecnie z Dawidem Kownackim? Czy klub cały czas działa w celu zatrzymania Dawida? Jak to wygląda na tę chwilę? Może nie zatrzymania, ile ponownego pozyskania, prawda, bo Dawid był wypożyczony czasowo, w tym momencie wrócił do swojego klubu. No wiemy, ile Fortuna Düsseldorf zapłaciła za Dawida. Wiemy też, że Dawid w naszym klubie pokazał się z bardzo dobrej strony, zdobył kilka ważnych bramek. No i też niestety pokazał się szerszej publiczności również w innych krajach, także próbujemy walczyć o Dawida, zrobimy wszystko, żeby do nas trafił, natomiast nie jest to łatwe zadanie. Raz Fortuna, dwa potencjalni inne kluby, które chciałyby napastnika utalentowanego pozyskać. Dokładnie tak. Dawid na koniec. To jeszcze też chciałem pana dyrektora zapytać, bo to rzadka okazja. Tak. I w tym kontekście chciałem zapytać, czy szatnia Lecha nie jest zbyt zagraniczna, bo jednak tutaj trener wspomniał, że odszedł tylko Jakub Kamiński. No tak też nie do końca, bo jeszcze Kownacki, Kędziora, Hart, Tiba to ważni zawodnicy zespołu. I czy tutaj też będzie się skłaniać w kontekście Polaków i czy sądzi pan, że Damian Kędzior to jest dobry piłkarz i pasowałby do Lecha? Dziękuję. Znaczy no tak, rzeczywiście jeśli chodzi o odejścia, to i Kędziora i Kownacki, no to były wypożyczenia i zdawaliśmy sobie sprawę, że zatrzymanie tych zawodników będzie bardzo trudne. Natomiast tak, w nawiązaniu do wcześniejszego pytania walczymy o Dawida. Jeśli chodzi o Mikiego i Tibę, no to były po prostu kończące się kontrakty, które nie zostały przedłużone. Natomiast czy ta szatnia jest zbyt zagraniczna? No oczywiście dbamy absolutnie, chcemy dbać o tą strukturę budowy naszej kadry. Nie chcielibyśmy absolutnie, żeby ona składała się w większości z zawodników z zagranicy. Dlatego też napływ zawodników przede wszystkim z naszej akademii, młodych piłkarzy. Ale tak nawiązując znowu do pytania, staramy się walczyć o Polaków, tych najlepszych Polaków. Wiemy, że rynek wewnętrzny jest niesamowicie trudny, że pozyskanie polskiego zawodnika, który może zmieniać losy spotkania, choćby nawet w meczach ligowych czy pucharowych, pozyskanie z jednego polskiego klubu do drugiego jest niesamowicie trudne. Taki rynek praktycznie nie istnieje. Natomiast, żeby za szeroko nie komentować, oczywiście walczymy również na tym froncie. I to wszystko, tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękujemy w takim razie za konferencję. Rozpoczyna się zgrupowanie w Opalenicy, tylko informacja, czwartkowy sparing. No i dzień dobry, to jest koniec konferencji Lecha Poznań. My odpalamy linię telefoniczną, 2-3 telefony jeszcze odbierzemy, zanim zakończymy ten program. John, tak się okazuje, wymawiamy jego imię, John van den Brom, mówił przede wszystkim optymistycznie, ładnie. Niektórzy już nazywali go, jak mówiłeś, siwym Bajerantem, niektórzy go porównują do Kamila Glika za 30 lat. Zobaczymy, jak Kamil się będzie wtedy trzymał. Mamy nadzieję, że będzie wyglądał lepiej, chociaż nie mówimy, że van den Brom wygląda źle. No taka konferencja, z której chyba większych wniosków tutaj wyciągać nie możemy. Tak, ładnie, ale też rzeczowo i zwięźle. Nie było jakiegoś lania wody czy snucia domysłów w tych tematach, w których trener jeszcze nie może mieć wiedzy, bo on sam zaznaczał, że oglądał rano tylko jeden trening i dzisiaj mu trudno powiedzieć, jak rozwiąże sprawę młodzieżowca. Wiemy, że to będzie jakiś temat w przypadku Lecha Poznań w nowym sezonie, no bo odchodzi Jakub Kamiński, kończy się ten wiek Michałowi Skurasiowi. Trzeba będzie
te pozycje, niezależnie od tego, jaki kształt ostatecznie będzie miał ten przepis, bo wiemy, że w ostatnim tygodniu też sporo o tym dyskutowaliśmy, bo pojawiają się różne pomysły. Trzeba będzie ten temat w przypadku Lecha Poznanie rozwiązać, no ale to jest temat na najbliższe tygodnie dla Johna van der Broma, a nie na to, co jest dzisiaj. Dzisiaj była chwila, żeby się przedstawić publiczności, powiedzieć kilka słów o sobie, pewnie zajawić jakieś tematy odnośnie kadry Lecha Poznań i tyle. Teraz jest czas na pracę. No i dzisiaj też nam się wydaje, że jeżeli chodzi o młodzieżowca, to tego młodzieżowca nie będziemy widzieli w tym spotkaniu z Karabachem Agdam, bo dzisiaj trudno chyba wymyślić takiego zawodnika, który jakościowo by pasował do pierwszej jedenastki i no w tym momencie też tego nie powiedział John van den Brom, natomiast wydaje mi się, że ten mecz z Karabachem to powinno być takie oczko w głowie, bo od niego tak naprawdę będzie zależało wszystko to, co dalej wydarzy się w europejskich pucharach, bo wiemy, jak istotny jest awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, bo czasem o tym się zapomina, ale z pierwszej rundy spadasz nie do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy, tylko od razu do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Jeżeli Lech Poznań wyeliminowałby Karabach Agdam, w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów trafi na FC Zurych, ale przede wszystkim mówimy tutaj oczywiście o tym, wiesz co, śmieję się, bo koledzy mi puścili Baby Shark na ucho, a to akurat to piosenka. Fajnie, że dobrze się bawicie. Tak, wiadomo, piękna piosenka, natomiast wybiło mnie to delikatnie z rytmu. Druga runda eliminacji Ligi Mistrzów to oczywiście FC Zurych i automatycznie później będą spadać zawodnicy Lecha, jeżeli by nie przeszli dalej Zurychu, do trzeciej Ligi Europy, czwartej Ligi Konferencji. No jeżeli wejdziesz do tej drugiej rundy Ligi Mistrzów, to później masz trzy szanse, trzy dwumecze na to, żeby któryś ten dwumecz wygrać i awansować do jakiejkolwiek fazy grupowej. To przykład Legii Warszawa z ostatniego sezonu. My też trochę mówiliśmy o tym, że Bodo Glimt to jest bardzo niewygodny rywal, pewnie najmocniejszy rywal, na którego Legia mogła trafić w tamtej fazie i o ile w czasie tego dwumeczu, kiedy Legia niespodziewanie dość prosto sobie z Norwegami poradziła, była taka mowa, że my przepompowaliśmy ten zespół. My, czyli dziennikarze, czy wszystkie osoby, które komentowały losowanie Legii, no ale potem europejskie puchary i jesień, i wiosna pokazały, że to naprawdę bardzo dobry zespół. Daleko się udało Norwegom w europejskich pucharach dojść. Ostatecznie chyba zdrową odpadli dopiero w lidze konferencji na późnym etapie. Też w fazie grupowej też pamiętamy te mecze z Romą, gdzie wygrywa. No i trochę liczę, że tutaj będzie wyglądało to podobnie, czyli w sensie, że z dużej chmury będzie mały deszcz, może trafimy na jakiś gorszy moment Karabachu, może uda się tego rywala pokonać. Nawet jeśli on będzie silny, no to po prostu jakością piłkarską, bo Lech tę jakość piłkarską ma. Ja wiem, że już zaczęły się przygotowania, był sparing z Widzewem i wcześniej zrezygnował Maciej Skorża, no to już jakieś ciemne wizje zaczynają krążyć, nie tylko po Wielkopolsce, a też podejrzewam, że po całej piłkarskiej Polsce, bo jednak europejskie puchary to jest taki moment, żeby na chwilę te sympatie czy antypatie klubowe schować do kieszeni i kibicować każdej drużynie, żeby działała na korzyść polskiej piłki, bo my tych małych punktów do rankingu i tak dalej bardzo mocno potrzebujemy, ale ja na razie nie przywiązywałbym do tej wagi. Tak jak powiedziałem, jest 15 dni, jest sporo jakości piłkarskiej, kilka znaków zapytania, na przykład zastępstwo dla Jakuba Kamińskiego, to co się wydarzy z Janem Sykorą, bo to jest też bardzo ciekawy przykład gościa, który wywalczył dwa mistrzostwa w ostatnim sezonie, bo i z Lechem Poznań i z Wiktorią Pilsną to mistrzostwo zdobył. Wiktoria zaczyna walkę o Ligę Mistrzów od następnej rundy dopiero, ale tam był ważnym piłkarzem i ewentualnie mógłby dostać drugie życie, jeśli chodzi o Lecha Poznań. Pewnie ta jakość piłkarska jest taka w jego przypadku, że byśmy się na to nie obrazili, ale tutaj też jestem ciekawy, czy nie będzie po prostu odejścia tak na stałe. Na razie jest w kadrze na obóz i w teorii Lech zyskał jakościowego piłkarza, w przypadku którego już się pewnie pogodził, że może być niewypałem transferowym. No też pamiętamy, jakie były jego początki, jednak miał problemy z tym, żeby w Lechu zaistnieć. Później to wypożyczenie do klubu, który dobrze zna, w którym fajnie się czuje i te liczby naprawdę
były dobre, bo 4 gole, 7 asyst, też rzucane trochę po pozycjach, bo grał tam jako skrzydłowy chyba w 6 spotkaniach, w 6 spotkaniach jako lewy obrońca, ale jednak najwięcej, bo chyba 18 spotkań rozegrał jako ta dziesiątka i to była taka jego podstawowa pozycja. No tutaj będzie pewnie rozpatrywany oczywiście jako skrzydłowy, tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, nie mamy Dawida Kownackiego, który nie wiadomo, czy będzie kupiony, ewentualnie znów wypożyczony, ale mógł grać na skrzydle i w kilku spotkaniach grał. Nie ma także Jakuba Kamińskiego i w tym momencie, no tutaj jest podstawowy problem, bo czy Welte, czy Sykora jakoś też nie zachwycili w tym sparingowym meczu z Widzewem. Plusem na pewno tego sparingu, który gdzieś tam sporymi fragmentami sobie obejrzałem, piękna asysta Balui i ogólnie bardzo dobry, aktywny występ tego zawodnika. Ta asysta naprawdę taka, powiedziałbym, no może za dużo, ale trochę a la Mati Cash. Jak ktoś nie widział, to w ten sposób to wyglądało, że gdzieś tam wrzucił tę piłkę na pole karne mniej więcej z połowy boiska. No bardzo ważna kwestia. Czy ci skrzydłowi, którzy do tej pory rozpatrywani są bardziej jako rozczarowanie, i Sykory możemy też do tego grona włączyć, będą kolejnymi przykładami, że w Lechu jednak potrzeba trochę czasu na to, żeby nauczyć się tej drużyny. Już nie chcę używać tego słowa aklimatyzacja, bo to zrobiło się, wiesz, taką tanią wymówką często w przypadku piłkarzom, którym nie szło, albo w przypadku po prostu nie wypałów transferowych, ale no w Lechu jednak często tak było, że to pierwsze pół roku było takie albo spokojne, albo bardzo słabe, a później jednak na tych piłkarzach nie warto było stawiać krzyżyka, no bo oni pokazywali jakość i to jest i Kasus Welde i teraz ewentualnie Kasus Balui, no i może też Jana Sykory. Zobaczymy, jakie będą decyzje. Na pewno tutaj Lech potrzebuje, żeby przynajmniej jeden z tych zawodników wypalił, najlepiej dwójka. Zobaczymy też, jakie będą dalsze ruchy, no bo ten ruch z Damianem Kądziorem mi się podoba, bo wydaje mi się, że to jest taki piłkarz, który się obroni, jest cały czas głodny tego, żeby coś jeszcze w karierze osiągnąć. Może wrócić do reprezentacji Polski, pewnie z Lecha byłoby mu trochę bliżej niż z Gliwic, ale no jego kuszą europejskie puchary. Być może zakładał, że na dłużej zostanie w Gliwicach, ale skoro jest kolejna szansa dołączyć do Lecha, no to on tego, o ile znam Damiana Kądziora, no to na pewno bardzo mocno chce i ma odpowiednią jakość, żeby coś do tego zespołu wnieść. W Lechu na pewno ma coś do udowodnienia, bo pamiętamy, że to on był wybrany kosztem Balui, nie był wybrany kosztem Balui, a do tego no to, co mówiłeś o Sykorze, to ja mam nadzieję, że to będzie trochę Kasus Amarala, który oczywiście miał więcej przebłysków niż Sykora, ale po wypożyczeniu odpalił i tak naprawdę nikt się nie spodziewał, że ten sezon to będzie sezon Amarala i że Amaral obok Iszaka będzie tym liderem, bo my dużo mówimy o tym, że super Amaral, ma Lech dwóch liderów, ale na samym końcu, kiedy przypomnimy sobie, jak to wyglądało tuż przed startem sezonu, no to ten Amaral był takim dużym znakiem zapytania. Tak. Było takie powiedzenie w kontekście piłkarzy, że oni są albo jak kwiatki, albo jak takie paprotki, w takim sensie, że postawisz na jednym parapecie, no to ci pięknie rozkwitnie i będzie rosła ku górze, a postawisz na innym, no to zwiednie i nic z tej roślinki nie będzie. Z piłkarzami też czasami tak jest, i że w jednym momencie odpalają i trudno wytłumaczyć dlaczego, a w innym kompletnie się nie sprawdzają. To samo się tyczy różnych środowisk. Często dobrzy piłkarze nie odnajdywali się w konkretnych klubach, a za drugim podejściem czy w innych okolicznościach byli gwiazdami ligi. I tutaj też wydaje mi się, że jeszcze nie można mówić o ostatnim słowie w przypadku tych zawodników. Pewnie to, że ten zespół się nie zmieni bardzo mocno, no to też jest ważne, no bo pytanie, moim zdaniem bardzo ważna kwestia, jak i kiedy gotowy będzie do tych wyzwań, które stą przed Lechem Bartosz Salamon, bo Lechowi udało się ukryć jego brak, kiedy walczył o Mistrzostwo Polski, ale to jest jednak cholernie istotny piłkarz i jeśli chodzi o szatnię, i jeśli chodzi o boisko, tutaj w tym sparingu próbowany był Alan Czerwiński na środku obrony w pierwszej połowie w parze z Antonio Miliciem. Nie wiadomo, pewnie Lech będzie starał się opóźnić ten moment, ale chyba Lubomir Sadka chciałby odejść z Poznania, także tutaj też ten środek obrony to jest taki duży znak zapytania. Tym bardziej, że jednak wydawało się, że Bartek Salamon, nawet bo liczył na to Czesław Michniewicz, będzie gotowy na te spotkania Ligi Narodów reprezentacji Polski, a tutaj no ten powrót jego się opóźnia i dzisiaj dużym znakiem zapytania jest to, czy w ogóle będzie gotowy na Karabach.
Tak, wcześniej jeszcze były takie ambicje, żeby on wrócił na koniec sezonu tak. I pomógł Lechowi Poznań w finale Pucharu Polski i później w tych trzech meczach, które zostały do zakończenia sezonu, ostatecznie okazało się tą mrzonką, ten uraz był poważniejszy, a to no, gdyby Bartosz Salaman stał się piłkarzem ważnym dla całej polskiej piłki, można powiedzieć, bo my patrzymy na niego i w kontekście mundialu, tego czy może tam jechać, bo ceni jego umiejętności Czesław Michniewicz i w kontekście tego, że no, może bardzo mocno pomóc Lechowi Poznań awansować do kolejnej fazy Ligi Mistrzów i no trudno się dziwić, no bo to jest taki piłkarz, który no naprawdę, chociaż to pierwsze pół roku też możemy go zaliczyć do grona piłkarzy, którzy rozkwitli w Lechu z czasem, to pierwsze pół roku też miał takie, niczego nie zawalał zbyt mocno, ale nie był takim, nie był powiedziałbym czołowym stoperem w Ekstraklasie, tak? To się wydarzyło dopiero później. Mamy telefon, dzień dobry. O, cześć wam. Cześć. Cześć. Słuchajcie, ja mam najpierw jedno takie stricte pytanie do Rokiego. Tak. Czy prócz Kądziora Lech szuka na ósemkę, kogoś takiego bardziej ofensywnego, kogoś. Czy widzisz w Ekstraklasie kogoś takiego, żeby mogli pozyskać? Znaczy zależy o co pytasz, czy widzę dobrych jakościowych piłkarzy, którzy mogliby wzmocnić Lecha Poznań, czy z takim zastrzeżeniem, że dobrych jakościowych piłkarzy, którzy mogliby wzmocnić Lecha Poznań, ale też możliwych do wyjęcia. Bo to no, troszkę możliwych do wyjęcia, bo Lech szuka tej takiej do Kalsztryma takiej ofensywnej niższego ósemki, nie? Mhm. Więc mi się wydaje, że jak nie ściągną kogoś, to mogą kosztem tego młodzieżowca Martińskiego tam, co znaczy Martiński będzie grał w lidze na tej pozycji i to mnie trochę martwi, bo trochę nie wierzę już w jego talent, ale no jestem ciekaw swojej opinii, kogo tam widzisz. No i tutaj jeszcze jest taka kwestia, że tego Filipa Marchińskiego trzeba trochę cofnąć, a to jest stricte ofensywny piłkarz. Ja rozmawiałem na ten temat ostatnio z jedną osobą i była taka mowa, że w przypadku Modera też nam się wydawało, że to jest stricte ofensywny piłkarz, bo ja nawet jak sobie wrócimy do czasów, kiedy on był wypożyczany i tak dalej, no to on zdarzało mu się zagrać nawet na dziewiątce, grywał na skrzydle, głównie był ofensywnym pomocnikiem, a tutaj okazało się, że on rozkwitł tak naprawdę dopiero, kiedy został cofnięty do tej drugiej linii i do pary właśnie z Pedro Tibą wtedy, zamiast Carlo Muchara i niektórzy mówią, że skoro on mógł, to może też Filip Marchiński, ale wydaje mi się, że to trochę inny typ gracza, ale Lech chyba będzie szukał tego czwartego środkowego pomocnika za granicą, kogoś takiego być może mającego ogranie też w europejskich pucharach. Ja szczerze mówiąc w Ekstraklasie nie widzę teraz takiego piłkarza, który byłby wzmocnieniem i byłby do wyjęcia. Mógłbym wskazać oczywiście na przykład Damiana Dąbrowskiego z Pogoni Szczecin, bo to jest bardzo dobry piłkarz i by się odnalazł. Może trochę za bardzo podobny do Jespera Kalsztrema, a trochę innych atutów, trochę bardziej ofensywnego piłkarza pewnie by szukał Lech, ale no po prostu nie widzę kogoś, kto mógłby być taką wartością dodaną. Okej, okay, a jeszcze takie pytanie z tym napastnikiem, czy jeśli Lechowi się nie uda tego Kownackiego zatrzymać, to zostawałbyś tylko przy Szymczaku, czy szukał jeszcze kogoś do tego napadu, bo no Sobiech raczej nie jest takim murowanym faworytem. Znaczy, wiesz, o ile będzie Sobiech zdrowy, no to wydaje mi się, że ta trójka mogłaby dać radę. Chyba ciekawej rzeczy pisał ostatnio Tomek Włodarczyk, że tam był temat Bartosza Śpiączki i dlatego opóźniało się, czy opóźnia dalej zakontraktowanie Śpiączki w Koronie Kielce i to byłoby takie uzupełnienie tej kadry, ale jeśli to miałoby wpływać na to, że daleko w kolejce do gry byłby Filip Szymczak, no to ja bym już kolejnego napastnika nie sprowadzał, bo jest Iszak, o ile zdrowy będzie Sobiech i będzie trzeci do dyspozycji Filip Szymczak, to wydaje mi się, że ta trójka może Lechowi wystarczyć i każdy z tych napastników miałby wtedy odpowiednio dużo szans na grę, bo nawet jak sobie prześledzimy te zmiany Sobiecha, kiedy on jesienią był do dyspozycji, to on wchodził na boisko regularnie, ale na krótko tak naprawdę i Iszak był tym piłkarzem po pierwsze bramkostrzelnym, po drugie niezawodnym, to wydaje mi się, że wiadomo, dochodzą europejskie puchary, ale że ta trójka może po prostu wystarczyć na to, żeby obstawić wszystkie spotkania, tym bardziej, że no, fajnie się pokazał Filip Szymczak w tym wypożyczeniu do GKS-u Katowice. On strzelił 11 goli, ale też warto sobie te gole obejrzeć, bo sucha statystyka może wszystkiego nie mówić. Naprawdę jakościowa robota była wykonana. On, no, nie będę tego mówił, bo to jest zbyt daleko idące porównanie, już raz powiedziałem i krzywo się na to patrzono, ale to jest naprawdę mega potencjał. Większe na pewno
ryzyko to jest przy Sobiechu, biorąc pod uwagę jego problemy zdrowotne, a także to, że do końca dzisiaj, nie widząc regularnie treningów Lecha Poznań, no ciężko nam ocenić jego przydatność do gry zespołu, bo za krótko grał po prostu. Tak, tak, ale tutaj no, to jest trzech jakościowych napastników tak naprawdę i teraz Lech opierał się w zasadzie na dwóch napastnikach. Bo tam był jeszcze moment, że chyba został wypożyczony Baturina, to się nazywał ten gość, on w ogóle nie zaistniał, no, tak, tak, tak. I wzięto go właśnie tak na wszelki wypadek, a chyba ten wszelki wypadek nie był potrzebny. Okej, okay, telefonu już nie mamy, czekamy na jeszcze jedno połączenie. Też spojrzałem sobie, jak wygląda sytuacja kadrowa Karabachu, no i tam tak naprawdę oni mają też spore problemy, bo nie mówimy tutaj może o transferach, nie mówimy tutaj o jakichś odejściach z klubu, czy też kontuzjach, ale przede wszystkim mówimy o takim zmęczeniu sezonem, bo sezon w Azerbejdżanie trwał do 27 lipca. Wolne mieli zawodnicy tylko do 8, 9 już rozpoczęli treningi, natomiast no, oni też mają wielu reprezentantów kraju. Czy to Azerbejdżanu, tych grup młodzieżowych, ewentualnie reprezentacji seniorskiej, czy też innych krajów. Mamy tam 15 takich zawodników, którzy w czerwcu udali się na te zgrupowania młodzieżowych reprezentacji, czy też reprezentacji grających w Lidze Narodów. No i tak naprawdę Gurban Gurbanow musi im dać teraz siłą rzeczy trochę wolnego, żeby po tym ciężkim okresie, czy to kadrowym, czy po całym sezonie, po prostu odpoczęli. I też te przygotowania do meczu, dwóch meczów z Lechem Poznań nie będą długo trwały. Tak, a przy czym ja do tych głosów mówiących o tym, o właśnie przygotowaniach do meczu nie przywiązuję zbyt wielkiej wagi, bo wydaje mi się, że szukamy prostych odpowiedzi i za każdym razem staramy się jakoś tłumaczyć nasze niepowodzenia w ten sposób, bo jak wiesz, jak zaczynaliśmy ligę późno, no to mówiliśmy, o kurczę, nasi nie są w rytmie meczowym i dlatego ciężko im się odnaleźć w tym meczu. Jak zaczynaliśmy ligę wcześniej, no to przekładamy te mecze i mówimy, a może lepiej odpuścić ekstraklasę na początku sezonu, żeby zagrać. No ja pamiętam, jak łączył się z nami tutaj Bartek Grzelak, trener AIK-u Solna, który wiemy, że gra jednak innym systemem, bo tam grają systemem wiosna-jesień i tak naprawdę, kiedy zaczynają się eliminacje europejskich pucharów, to tam jest środek sezonu, środek rundy i kiedy my mu powiedzieliśmy, że u nas no zawsze to była taka wymówka, to on stwierdził, że tak naprawdę dla niego to wcale nie jest takie dobre, że zaczynają w środku sezonu, bo wielu zawodników jest już zmęczonych. Dochodzą też aspekty takie, że w trakcie sezonu są urazy, kontuzje, kilku piłkarzy może wypaść, więc on tak nie był przekonany, czy to jest taki handicap. No tak, tak. I w zasadzie dopasowujemy tutaj narrację do tego, jaki jest ostatecznie wynik, bo no mnóstwo było tych meczów w europejskich pucharach, kiedy tłumaczyliśmy się właśnie tym, że rywal jest w rytmie meczowym i dlatego łatwiej mu z nami wygrywać, bo na przykład, tak jak powiedziałeś, gra innym systemem. To na końcu trzeba wyjść jakością piłkarską, wygrać ten dwumecz, chociaż ta jakość piłkarska w Karabachu jest bardzo mocna. Tam zawsze w tego typu drużynach jest ten jeden zawodnik z przodu, który jest takim wolnym elektronem, świetnie drybluje i przechodzi do historii i polskiej piłki jako kat. To nie wiem, był Kabananga kiedyś, tak? Kabananga, tak. Tak, tak. Ostatnio też był taki. I jeszcze był drugi. Tam było dwóch takich zawodników. Ten Kabananga w Astanie i jeszcze miał jednego też czarnoskórego kolegę, ale nie mogę sobie przypomnieć nazwiska. W Karabachu też był taki. Jeden do Genku chyba poszedł. Obusu bodaj, żeby. A swoją drogą może go trenował nawet do Genku albo do Chętu poszedł, ale możliwe, że go trenował Van den Brom. Muszę to sprawdzić. A to jest w ogóle ciekawy aspekt, o którym nie powiedzieliśmy, że możemy stawiać wiele znaków zapytania, ale na pewno John Van den Brom ma doświadczenie w pracy z naprawdę świetnymi piłkarzami i to tak też może być dodatkowy atut. On spotkał na swojej drodze przede wszystkim w Ajaxie, kiedy ci piłkarze byli jeszcze młodzi, nieukształtowani, gwiazdy europejskiego futbolu, ale nie tylko, bo gdzieś tam na wczesnym etapie swojej kariery trafił na Driesa Mertensa i naprawdę ta lista piłkarzy, z którymi on pracował, a znaczą oni w europejskim czy w futbolu bardzo dużo, jest imponująca i to na pewno też jest atut.
No, między innymi chyba też minął się z Marcinem Wasilewskim, kilku tak, tak, tak. zawodników, których kojarzymy z Ekstraklasy, prowadził, bo na pewno to był Kazajszwili w Witezy Arnhem, Matiasa Johanssona prowadził w AZ Alkmaar, z czego kojarzę. Tak, Hetze i Stewart, bo już Stewart był taki piłkarz jeszcze i też z nim pracował. Tych ekstraklasowych śladów też jest sporo, ale no dzisiaj wiesz, reprezentanci Holandii typu Berghaus, Weghorst i jeszcze paru innych piłkarzy też przeszli przez jego ręce i to na pewno bardzo mocno na plus. Tfumasi, tak się nazywał ten drugi napastnik. Natomiast on do Genku nie poszedł, to z kimś go pomyliłem. Dobrze, mamy ostatni telefon. Cześć panowie, ja tak słuchając tej konferencji nie usłyszałem stricte takiego oświadczenia, co Lech oczekuje od europejskich pucharów, czy... Myślicie, że w momencie, kiedy oni w ogóle nie zakwalifikują się do żadnych, a nawet pozycja w tabeli będzie wystarczająco dobra, to pożegnają się z tym trenerem? No tutaj mi się wydaje mi się, że chyba europejskie puchary, biorąc pod uwagę to, w jakim dzisiaj stanie obejmuje drużynę Van den Brom, no to jednak nie będą takim wyznacznikiem. No tutaj myślę, że musi być takie podejście stricte sfokusowane na ten pierwszy mecz, bo to co mówiliśmy, pierwszy mecz, ten pierwszy dwumecz i awans będzie kluczowy w kontekście tego, żeby po prostu wywalczyć fazę grupową, bo jeżeli Lech odpadnie, no to później ma też trudnych rywali, bo tam jest Slovan Bratysława albo któryś zespół z Gruzji, już dokładnie nie pamiętam, i na przegranego z tej pary trafi Lech Poznań, Dynamo Batumi, no w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji i wcale tam nie będzie tak, że to Lech będzie faworytem w tym spotkaniu. Tak, wydaje mi się, że też dużo będzie zależeć od stylu, bo można różnie się z europejskimi pucharami żegnać. Tutaj znowu możemy się powołać na przykład Czesława Michniewicza, który no nie dał rady, będąc bardzo krótko trenerem Legii, awansować z Karabachem, ale potem było Mistrzostwo Polski i potem był awans do europejskich pucharów, konkretnie do fazy grupowej Ligi Europy po kilku latach przerwy. Potem wiadomo, jak to się wszystko potoczyło dalej i była też strefa spadkowa, o czym nie można zapominać, ale pomimo tego startu Czesława Michniewicza, warto było tę pracę pewnie z Legią kontynuować i tutaj też się tego spodziewam, bo na przykład nie wiem, w przypadku Renata Bielicy też nie było sukcesu w europejskich pucharach, ale kiedy on odpadł po tym meczu z Utrechtem, który był w miarę wyrównany, no to powiedzieliśmy, że okej, tutaj się nie udało, ale warto to kontynuować i warto spróbować za rok. Także wydaje mi się, że nawet jeśli nie będzie awansu, no to styl będzie bardzo ważny. Jeśli Lech kompletnie nie trafi z przygotowaniami i zaprezentuje się w tym czwór meczu w zasadzie, bo wiemy, że nawet jeśli nie pójdzie z Karabachem, no to przynajmniej Lech dostanie jeszcze jedną szansę, żeby w europejskich pucharach się obronić, no to wtedy może okej. Będzie to sytuacja, w przypadku której będzie Johnowi Van der Bromowi bardzo ciężko wyprowadzić i tak naprawić swój wizerunek, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to też zbyt poważny trener, nawet jeśli miał takie epizody, żeby pracować krótko, żeby się żegnać z nim po pierwszej wtopie, kiedy miał nawet mniej niż miesiąc, żeby pracować z drużyną. Nie wiem, pytam, bo to ekstraklasa, więc to miesiąc nie obserwujesz. Połowę trenerów ci się zmienia, więc wszystko jest możliwe tak naprawdę, dlatego pytam. Ale myślicie, że nie wiem, porażka z Rekowem albo dodatkowo słaba pozycja w tabeli w sierpniu będzie dalej go trzymać przy stanowisku? Ja mam chyba takie wrażenie, może mylne, że Lech trochę się uspokoił pod kątem właśnie takich wyborów trenerów i też czy polityka transferowa, czy nawet taki wybór tego trenera, to wszystko wydaje się przemyślane i jednak pod taką filozofię to DNA klubu i może to są wyświechtane takie słowa na konferencji, ale rzeczywiście to wszystko ma jakieś swoje uzasadnienie i wydaje mi się, że jednak takich gwałtownych ruchów, gwałtownego zwolnienia to raczej w Lechu nie będzie. Tym bardziej, że Lech chce być postrzegany jako klub, który jest taki bardzo rozsądny i bardzo się mocno przykłada do zatrudniania kluczowych pracowników i dlatego ci trenerzy, bo o ile okej, tutaj co do całej polskiej piłki, no to muszę się z tobą w 100% zgodzić, tutaj nic nie przewidzimy, no to pamiętam, że no jednak dawał Lech dużo szans swoim trenerom, nawet jeśli nie wychodziło, a umówmy się, w ostatnich latach częściej nie wychodziło niż wychodziło, tak więc tutaj jestem w miarę spokojny, że jakiegoś takiego nerwowego ruchu nie będzie.
Dobra, dzięki wielkie. Ale na razie wiesz, na razie trochę optymizmu i dajmy panu Holendrowi szansę, żeby się pokazał, nie, no, a nie zastanawiajmy się, co będzie, kiedy będziemy musieli go zwolnić. Bo to w sensie taka odpowiedź była bardzo pomijająca na konferencji, do tego tak ciężko było to odebrać jakkolwiek, skoro taki poważny trener, a powiedzmy nie ma postawionych takiego jakiegoś progu, o którym mówią otwarcie, więc... Mhm. Nie, to okej, to rozumiem. Dobra, dzięki. Trzymaj się. Roki, jeden transfer jeszcze chciałem poruszyć, bo wiemy, że Rutko z Pafos, tak? To jeszcze jedną sprawę, bo to jest breaking news. Okej. Okay. Maciej Rybus, oficjalne oświadczenie PZPN-u, nie będzie powoływany do reprezentacji Polski. O, no to pamiętasz, poruszaliśmy to na jednej z ostatnich konferencji. Też nam się tak wydawało, że jednak Czesław Michniewicz wymija odpowiedź na to pytanie na konferencjach prasowych, bo będzie jakieś oświadczenie i jakby tak się wydarzyło. No, tak, to raczej skomentować możemy tylko w ten sposób, że jakby logiczna decyzja i w 100% się zgadzam. Oświadczenie jest dość lakoniczne. Zaznaczono tylko, że po rozmowie z Maciejem Rybusem podjął taką decyzję właśnie selekcjoner. Słuchaj, jeżeli chodzi o transfery, no to chciałem powiedzieć o bramkarzu, a więc o Rutko, który został ściągnięty z Pafos z drużyny z Cypru. Też tam pytałem zawodników, Polaków, którzy grają w lidze cypryjskiej. No, nie był to bramkarz, który jakoś im się rzucił w oczy, ale bramkarz solidny, bramkarz, który został wybrany bramkarzem sezonu. Mi to Pafos się rzuciło w oczy w ostatniej kolejce, bo akurat śledziłem tę ligę ze względu na to, czy Daniel Sikorski z Mariuszem Stępińskim, który był wypożyczony do Arisu Limassol, awansują do europejskich pucharów. Ostatecznie awansowali, natomiast to Pafos, które było ostatnią drużyną grupy mistrzowskiej, wygrało z Apoelem i Apoel stracił w ostatniej kolejce mistrzostwo na rzecz Apollonu. To taki wyczyn chyba największy w tym sezonie, poza tym osiągnięciem indywidualnym tego bramkarza. No i patrzę sobie na ten mecz sparingowy z Widzewem Łódź, no i od razu w pierwszej połowie bardzo duży błąd, wpuszczona bramka po krótkim rogu, do której tak naprawdę nigdy dość nie powinno. No Malech pecha do bramkarzy i nie chcę oceniać go po jednej interwencji, po jednym meczu, bo to, a w sumie jednej połowie, bo to nie ma żadnego znaczenia, żadnego sensu, ale na samym końcu nie dziwię się, jeżeli kibice będą w tym momencie panikowali i będą gdzieś tam wymagać od dyrektora sportowego Tomasza Rząsy ściągnięcia kolejnego bramkarza. No tak, już wystarczył jeden sparing, a temat bramkarzy znów jest jakoś dość mocno grzany. Bo Filip Bednarek, przypomnijmy, przy drugim golu, który był strzelony chyba przez Michała Żyro po rzucie rożnym, Mateusza Żyro, też popełnił błąd. Tak, i no ja też widzę takie mieszane odczucia, jeśli chodzi o Artura Rutkę, bo troszeczkę Lech tęskni za, czy chciałby w końcu mieć takiego bramkarza, który będzie absolutnie kozakiem, a wydaje mi się, że Lech bardziej sprowadził bramkarza, który będzie rywalizował z Filipem Bednarkiem o numer jeden, a nie tak, że z góry jest powiedziane, że Rutko jest jedynką, a Filip Bednarek będzie jego zmiennikiem. Wydaje nam się, że tak będzie i to byłoby naturalne, ale no to też nie jest nieciekawy bramkarz, że tak to ujmę. On ma, wiadomo, doświadczenie w Dynamie Kijów, nie jakieś wielkie. Nie jest tak, że został, że na Ukrainie zrobił jakąś furorę, był stale powoływany do reprezentacji tego kraju i tak dalej, ale to też nie jest bramkarz, o którym możemy powiedzieć złe słowo tak na starcie, poza tym, że no, nie przyjeżdża, mając statut z gwiazdy, ale zobaczcie, jaki miał status Dante Stypica, kiedy przyjeżdżał do Pogoni Szczecin, też często był bramkarzem rezerwowym w przeszłości w swojej karierze, a się obronił. Dlatego tutaj, jeśli szukamy tego, że szklanka jest do połowy pełna, no to możemy powiedzieć, że mamy nadzieję, że wykazał się scouting Lecha Poznań i rzeczywiście zobaczyli w Rutce coś takiego, że ma on cechy, które mogą się sprawdzić w Lechu Poznań. Na starcie to CV nie rzuca na kolana, ale jest w porządku. Ale też mało chyba było w Polsce takich klubów, gdzie na pozycji bramkarza byłoby tyle rotacji, tyle zmian, bo zobacz, kiedy szkoleniowcem tego klubu był Franciszek Smuda, kiedy pamiętamy te mecze Ligi Europy w fazie grupowej, to jednak też była jakaś cały czas rotacja bramkarzy. Oczywiście Krzysztof Kotorowski często był numerem jeden, ale to nie było tak, że przy kilku słabszych występach, ewentualnie jakimś dołku formy albo zwyżce formy, nie wiem, chociażby Buricia, kto
inny nie wskakiwał do bramki. I tych rotacji była cała masa. No, zobacz sezon mistrzowski za Macieja Skorzy, tak. Kiedy nagle wskoczył do bramki Maciej Gostomski, zaliczył kapitalną interwencję, taki obrazek tego sezonu w meczu z Lechią Gdańsk, która była bardzo istotna, ale na dłuższą metę Maciej Gostomski nie był bramkarzem na miarę Lecha Poznań. Tak to wyglądało. On ostatecznie był tam nawet w końcówce kadencji Macieja Skorzy, że tej pierwszej przesunięty do zespołu rezerw, bo był taki słynny mecz z Krakowią, który Lech przegrał bodajże albo 6-2, albo, albo 2-6, albo 2-5 i wielu kibiców zarzucało celowość Maciejowi Gostomskiemu w pewnych interwencjach, bo jak sobie odwiniecie taśmę i zobaczycie, jak to wyglądało, to on podejmował jakieś absurdalne decyzje o wyjściu z bramki, co było wodą na młynę Krakowi. Tak czy siak trafił do rezerw i ta jego przygoda w Lechu się kończyła, chociaż później chyba przywrócił go Jan Urban. I dziwnie by bywało, no bo kiedy na przykład Lech ściągał Matusza Putnockiego z Ruchu Chorzów, no to Matusz Putnocki był najlepszym bramkarzem w Ekstraklasie, tak? A tutaj w przypadku Kolejorza nie potrafił tego udowodnić. Ta rywalizacja Miki van der Hart, Filip Bednarek w ostatnich latach to też było coś, do czego nie mieliśmy pełnego przekonania. I mnie bardziej zastanawia inna kwestia, że zobacz, na każdą pozycję na boisku Lech wychował już piłkarza, na którym zarobił tak. miliony i który trafił do reprezentacji Polski. Dzisiaj możemy ułożyć 11 reprezentacji Polski z piłkarzy, którzy przewinęli się przez Lecha Poznań, nie abstrahując od tego, czy wszyscy są wychowankami, czy nie. I nawet mamy komfort na niektórych pozycjach. Nie ma tylko bramkarza. A teoretycznie w Polsce najłatwiej wychować bramkarza. No przykład Legii, to się tak wydaje, tak? I Legii i innych klubów. No generalnie mieliśmy wielu bramkarzy, którzy gdzieś tam w Europie coś znaczyli. Czy to wychowywanych w Polsce, czy później gdzieś rozwijających się za granicą, ale generalnie było zawsze takie przeświadczenie, że jednak Polska potrafi wychowywać bramkarzy. Nawet tutaj przykład Kamila Grabary, który oczywiście w dużej mierze rozwinął się w Liverpoolu, ale odchodził z Ruchu Chorzów. A możemy znaleźć jakieś wyrzuty sumienia, no bo można o tym zapomnieć, bo przewinął się przez wiele klubów, a przecież Mateusz Lis to jest taki człowiek, który ewentualnie mógł zostać wykreowany przez Lecha Poznań, piłkarz, który obronił się w Turcji, dzisiaj trafił do Southampton, pewnie nie będzie podstawowym bramkarzem Southampton, ale gdybyście mi kiedyś powiedzieli, że Mateusz Lis, którego gdzieś obserwuje czasów Rakowa Częstochowy, będzie grał w Southampton, czy będzie piłkarzem Southampton, no to bym się zdziwił, tak? I tutaj Lech miał pod gościem takiego Lech miał pod nosem gościa z potencjałem, a jednak tego nie zauważył. Zastanawiam się jeszcze Bąkowski, bo to jest bardzo ciekawy bramkarz. Podobało mi się, jak bronił w Stomilu na wypożyczeniu. On miał problemy zdrowotne, cały czas ma te problemy, ale to też jest w miarę ciekawy materiał. Tylko z drugiej strony może gdzieś Lech nie był gotowy na danie takiej prawdziwej szansy Mateuszowi Lisowi, bo też pamiętamy jego początkowe mecze, początkowy sezon w Wiśle Kraków. No to jednak to był bramkarz, który popełniał bardzo dużo błędów. To był bramkarz, o którym mogliśmy mówić, że gdzieś tam jest bramkarzem, który nie zapewnia takiego spokoju z tyłu Wiśle Kraków i dopiero w tym ostatnim sezonie przed odejściem on ustabilizował swoją formę i tak naprawdę był pewnym punktem defensywy Wisły Kraków, ale wcześniej no, mówiliśmy jednak o bramkarzu, który ma wzloty i upadki. No jasne, tylko chodzi mi o pewną taką tendencję, bo pewnie ten margines w Lechu Poznań jest mniejszy niż w przypadku innych klubów. No to mi chodzi, i to jest tutaj też istotne, ale znów możemy porównać to z Legią, gdzie ten margines też jest podobny, a jednak ta cierpliwość była, ale chodzi mi o taką generalną tendencję, że przez Lecha przewinął się Łukasz Fabiański gdzieś tam w okolicy pierwszego składu, a zaistniał dopiero w Legii. Tak więc to jest pewnie jakiś materiał do przemyśleń dla władz Lecha Poznań, że tego bramkarza, pomimo tego, że Lech taśmowo wychowuje piłkarzy, bardzo dobrych piłkarzy, poukładanych też takich pozaboiskowo, no to jednak tutaj, jeśli chodzi o bramkę, się cały czas to nie udało. Mateusz Rokuszewski, dziękuję bardzo. Adam Sławiński, to była konferencja Johna van den Broma, więc nowego szkoleniowca Lecha Poznań. Liczymy, że uda mu się pokonać tę pierwszą przeszkodę w postaci Karabachu i będziemy oglądali Lecha w europejskich pucharach w fazie grupowej, czy to Ligi Konferencji, Ligi Europy, Ligi Mistrzów. My tutaj na pewno już warunków stawiać nie będziemy. Dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy już o 14:30 na Pole Position. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.